Robercie, albo masz bardzo dobry puder, albo jesteś tutaj dopiero 10 minut. Czy ty czujesz tę temperaturę? Wiesz co, no jakoś mi nie jest straszliwie gorąco, chociaż tutaj rzeczywiście kilka osób już poszło w tamtą dalszą część, gdzie podobno jest chłodniej. Tak. Nie, umówmy się, że jestem tu od 10 minut, jest w porządku. Okej. I te gorące emocje też towarzyszyły twojemu przejściu z telewizji TVN do TVP. Jeżeli mnie kalkulator nie myli w głowie, to będzie to już około 7-8 miesięcy. Jakbyś podsumował ten czas? To jest piękny czas spełniania marzeń i rozwoju w ekspresowym tempie. Przede wszystkim przyszedłem do Pytania na Śniadanie, co było spełnieniem moich marzeń, bo to jest program typu morning show z największą, najdłuższą tradycją w Polsce. 22 lata Pytanie na Śniadanie gości w domach widzów i budzi ich rano i nastraja dobrą energią na cały dzień, więc dołączenie do tego formatu, no to już było coś ogromnego. Program, który w swojej formule znam najlepiej, bo to jest morning show, 4-4,5 godziny porannego programu w takiej luźnej, raczej rozrywkowej, publicystycznej formule. No świetnie się i z Asią Górską, moją partnerką, rozumiemy i czujemy i w ogóle w całym zespole prowadzących, a także z redakcją, gdzie jest ponad 100 osób, także to nie jesteśmy tylko my, zawsze to podkreślamy. No a potem przyszły i gala Miss Polonia, i koncerty Letniej Trasy Radia i Telewizji Polskiej. No a teraz jeszcze The Voice Senior, także... Czujesz duże docenienie? Czuję, że mam wsparcie u szefostwa, chociaż nawet nie wiem u kogo dokładnie, ale cieszę się, że moja praca jest doceniana. Cieszę się, że to jak wszedłem do Telewizji Polskiej zostało dobrze odebrane i widzę, że mam zaufanie przełożonych, także jest to dla mnie ogromna duma. No i niesamowicie się z tego wszystkiego cieszę, bo no, na przykład The Voice Senior, czyli program wieczorny, rozrywkowy w formule talent show, no to jest coś, z czym do tej pory nie miałem takiej aktywnej styczności. No a teraz poznaję to od środka i to jest piękna przygoda. Ci seniorzy, ich historie, ich wzruszające wspomnienia, nie tylko muzyczne. To jest coś, co naprawdę porusza moje serce i jestem wdzięczny i szczęśliwy, że mogę się temu przyglądać i brać w tym udział. Wracając do formatu śniadaniowego, w nim swoje doświadczenia zdobywałeś przez wiele lat w Dzień Dobry TVN jako reporter. Powiedziałeś mi teraz w pierwszym zdaniu, że tutaj doceniasz to ekspresowe tempo rozwoju. Czy tego tempa brakowało ci właśnie u poprzedniego pracodawcy? No, u poprzedniego pracodawcy jeszcze kilku rzeczy mi brakowało. Na pewno... Do cna poznałem formułę programu typu morning show i miałem bardzo różne funkcje. Byłem reporterem niepokazującym się i lajfującym i tworzącym felietony i zdarzało się, że byłem lektorem oprawy. Także przeszedłem wszystkie szczeble. Tam co miałem zrobić, co miałem osiągnąć, poprowadziłem 11 programów i tyle. Zamknąłem ten etap, cieszę się, że nie jestem już na Hożej Marszałkowskiej, cieszę się, że nie jestem już na Wiertniczej, jestem tutaj na Woronicza i czuję wielką odpowiedzialność i czuję ten historyczny moment, w którym się znajduję. To jest fascynujące, brać udział w tych zmianach i przyglądać im się od środka. Voice przed tobą, czy to był jeden telefon, czy jednak jakiegoś rodzaju casting, aby dostać tę fantastyczną rolę? Wielu mamy gości dzisiaj przed kamerą, nie wszyscy są proszeni, ale wszyscy to jedna rodzina. No, z tym angażem do The Voice Senior to była krótka, szybka sprawa. Telefon, dwa, jaki jest pomysł, który to voice, dlaczego taki, z kim. Pana Delonga też pozdrawiamy. Staramy się, żeby był pan Wiwie, zapraszamy. Rozmowy trwają. Już nie będę. Nie ma sprawy. Także... Nie oponowałem, nie negocjowałem za dużo. Interesowało cię, kto będzie współprowadził? Szybko dowiedziałem się, że to będzie Marta Manowska i cieszę się, że to jest Marta. Po pierwsze, widzowie już ją znają i podążą za nową edycją, mam nadzieję. A także Marta jest bardzo taką równą, fajną dziewczyną, z którą od razu złapaliśmy dobry kontakt, więc dobrze nam się współpracuje. Na koniec, bo jesteś dla mnie niezwykłym przykładem na to, że po tych wielu latach pracy doszedłeś do fantastycznego miejsca i nikt nie może ci odebrać twoich dokonań. Ale czy był taki czas, w którym zmagałeś się jednak z taką łatką tego, że jesteś synem znanego aktora? to, że mój tata mi coś załatwił od początku mojej przygody z mediami było tak absurdalne, że nie mogło inaczej na mnie wpływać niż mnie tylko śmieszyć. Więc zawsze jak ktoś nie mając o niczym pojęcia coś takiego czasem chlapnął, to, no to tylko to z politowaniem komentowałem śmiechem. Naprawdę zawsze byłeś taki odporny nawet przy takich pierwszych artykułach? Bo to co to ma ze sobą wspólnego? Tam tata jest aktorem, ja byłem początkującym dziennikarzem, inna stacja, inne środowisko, właściwie to inna branża. Efekt tylko taki, że obaj znajdowaliśmy się ostatecznie na ekranie telewizora, chociaż ja też przez wiele lat nie, bo żmudna była ta moja droga, też przed kamerę, więc zawsze byłem tak daleko od mojego taty, że nigdy, właściwie nikt sobie nawet nie próbował tak dopowiadać, że tata mi coś załatwił. No teraz rzeczywiście lądujemy na jednej konferencji ramówkowej, jest to dla mnie nowe doświadczenie. Ciekawe, już tam ktoś sobie żartował, że ej Robert, tata cię woła, chodź, tata cię woła. No także... Wspólne wywiady też były. Tak, chyba jestem tutaj jedyną osobą, która jest z rodzicem w takim charakterze. No, dla nas to też jest duża przygoda. W różnych sytuacjach się widzieliśmy i wspieraliśmy, a teraz możemy wyjść razem na czerwony dywan. Tata reprezentuje swój serial, ja reprezentuję swój program. I znowu efekt jest tylko taki, że lądujemy na ekranach telewizorów, bo w pracy przecież nie mamy żadnej styczności. A Klan oglądasz? Oczywiście nie bardzo regularnie, ale jak lecę po programach i akurat trafię na Klan, to oglądam. No dobrze, to zaliczono odpowiedź. Widzimy się w tych wszystkich formatach, które prowadzisz. Dzięki bardzo. Dzięki.